Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach sezon 4. Mamy, słuchajcie, dwóch nowych lokatorów zoo, tak właściwie to pięciu, ale dwa nowe gatunki. I wykończyłam przejście między zoo a metrem. Dzisiaj, słuchajcie, chciałabym sobie znaleźć miejsce na fabrykę żelaza. I tutaj też pomyślałam, że jak zrobię fabrykę, żeby to fabrykę przypominało. Nie wiem, co prawda, czy ona w środku będzie jakoś wykończona, ale chciałabym znaleźć jakieś takie fajne miejsce. Plus, jeżeli zostaje czas, chciałabym się udać na bagna, bo patrzyłam właśnie komentarz, gdzie mam taką piękną listę wszystkich potworów, które powinna mieć w zoo i chciałabym znaleźć slajma dzisiaj. Skoro ostatnio fabki targaliśmy, to slime już nie będzie dla mnie problemem. Dobra, chodźcie, pokażę wam, co tutaj się zmieniło. Ja oczywiście zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. I przejdziemy sobie, myślę, tędy. Przejdziemy sobie najpierw do metra, potem z metra wejdziemy do zoo. Tak, mamy, słuchajcie, trzy teraz rodzaje fabków, to znaczy rodzaje wielkości. Wielkości to chyba będzie dobre słowo. I powstały utopce. Akurat zombie to najprościej przytargać. A, i mamy jeszcze jedną Baśkę. Baśkę udało się w końcu zatargać do zoo. O Baśce to zapomniałam, widzicie. Bo już kiedyś się otargałam, no i mi się zginęło. Dobra. Tutaj przejście też troszkę poprawiłam. Ono jeszcze będzie w jakimś stopniu dopracowane. Jeszcze nie wiem, jak do końca będzie tutaj to zejście wyglądało. Na razie jest tak. Dobrze. Tutaj zrobiłam z obu stron przejścia. I jak tutaj mamy, jak jedziemy, powiedzmy takie okna oświetleniowe, to tutaj na razie jest coś takiego. To też jeszcze będzie w jakimś stopniu wykończone, wydekorowane, bo nie do końca mi się to podoba, ale powiedzmy, że to jest taki pierwszy rzut, żeby to jakoś po prostu wyglądało. Dobra. I tak, jak w ogóle się przekopywałam ostatnio w odcinku, to się wydawało takie, jeju, długie, nie wiadomo jak. A jak się zrobiło, to proszę, nawet wszystko na przestrzał widać. No, tak w ogóle zaczęłam oglądać chyba po raz czwarty Chirurgów. Nie wiem, dla mnie ten serial mi się nie nudzi. A zwłaszcza, że w marcu wychodzi 20 sezon, no to tym bardziej chciałabym go obejrzeć. Trzeba tutaj przytarabanić pajęczyny. Zdecydowanie. No to też. O, dobra. Jest troszkę lepiej. Dobra, zjedliśmy sobie na dół. Zobaczycie, jak tam u tych potworów wszystko wygląda. Potrzebowałem takiego, że tak powiem, większego troszkę terenu pod tą fabrykę żelaza. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego tutaj zaraz za mob grinderem. No bo z tej strony, powiedzmy, mamy taką część, no można powiedzieć, turystyczną. To tak, od mojego domku na prawo jest turystyka, na prosto tam są hodowle, są pola uprawne, a na lewo jest potwornia, więc o, tutaj mamy Basię. Nie, 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 no nie strzelaj, bo cię całą zaszklę tu godzinę jedna. Dobrze, ale to jest Basia. O, podpisano, Baśka. Dobra, spadaj, spadaj, bo no, nie trafiła. Myślałem, że już mam strzałę w kolanie. Dobra, chodźmy. Teraz tak, tu... To wiadomo, posłuchy, tu Zbyniu. O, tutaj jest. I właśnie nazwałam tak. To jest, przestań mnie tłuc, flap, to jest flip, a to jest fabryk. No i tak oni sobie tutaj egzystują. Dobrze, przejdźmy jeszcze do kolejnego pomieszczenia, tylko nie mam pojęcia, które to pomieszczenie. One wyglądają zawsze tak samo, jak się człowiek na dół tutaj zjedzie. Dobrze, nie tu, bo to jest zaraz po prawej, czyli naprzeciwko. Nie wiem, czy nie będę musiała też pomieszczeń do potworów podrabiać. O, proszę. A tutaj jest Ula i Bartek. To jest Bartek, a to jest Ula. Jak to powstało, że oni się tak nazywają? No, utopiec. Pierwsza myśl, imię na U, to było Ula. A że Ula kojarzy mi się z Bartkiem, no to jest Bartek. No, więc tutaj właśnie są utopce. Akurat ich to prosto było zrobić, więc tam, no. Dobra, lecimy z powrotem na górę. Idziemy poszukać jakiegoś miejsca na fabrykę. Najgorzej, że ja nie pamiętam, jakiej wielkości mniej więcej jest to z fabryki żelaza. Około 25, bo jak... Chociaż i też niekoniecznie musi być 25. No dobra, ale ja zrobię około 20, bo chcę mieć taką jakby wieżę w tej fabryce z kominem. Coś takiego widzę. W tej wieży oni będą spadać, w sensie... W sensie Konstanci. O, golemy żelazne. Właśnie, słowa mi brakowało. O, jeszcze dzisiaj, znaczy nie, no dzisiaj nie zdążymy, bo idziemy w dwie różne strony. Bo chciałabym przytargać też śnieg, bo chciałabym zrobić te lodowe baśki. No, tylko tak myślę, że tyle co się namęczyłam prowadząc tą baśkę, to zanim doprowadzę kolejną,
To czy ten śnieg mi jest aż tak na szybko potrzebny? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, w każdym razie musimy się wyterabanić. O, już jesteśmy na samej górze. Bardzo dobrze. I tak, no i pójdziemy celować w tamto miejsce. Za. A, tu. Za Mobgrinderem. No w sumie tutaj Mobgrinder. Oni się i tak spawnują z NPC-ów. Matko, jeszcze stąd NPC-a tam zatargaj. No dobra. O, to jest to, co mówiłam, patrzcie. W tamtą stronę mamy rolnictwo, tu jest turystyka. Tu jest główne centrum dowodzenia. W tamtą stronę... A, można też to podjąć pod turystykę, skoro tam są konie, nie? No, to trzeba byłoby przeleść na tamtę mańkę. Ale zobaczymy. Co ty tu robisz? Dobra, ona z okolic Mobgrindera spadła. O, tam jak... Nie wiem, czy ubijałam potwory, czy coś robiłam. W każdym razie przyszedł ten handlarz, miał złą ofertę, to go zabiłam. Tak, i on zostawił lamę. Dobra, czekajcie, no tu są jeszcze żaby. Teraz ja się muszę rozejrzeć, to będę wiedziała. Teraz potrzebuję drzewa. Tu jest fajnie, w miarę równo. O! I dobra, macie, tutaj będzie z tej strony, tylko tutaj trzeba będzie troszkę pokarczować, ale to się ogarnie. Macie, tutaj jest już droga, zejście. Weźmy sobie jakoś tak... Dobra, tu jest jeszcze moja drewutnia. Ale o tu. Daj to. O, tędy sobie... Weź się tu posadź, bo tutaj możesz być. O, tędy sobie zrobimy zejście i tutaj o, na tym poziomie, tak, ten poziom będzie dobry, pochodnia zatwierdzająca. Dobra, i tak, tu. W sumie nikt nie powiedział, że ta fabryka musi stać tędy. Będzie stała tędy. Okej, dobrze, to trzeba to wykarczować i mniej więcej powyznaczyć sobie tutaj miejsca. No tylko jak ja dawno drewno ścinałam. Po przeprowadzce magazynu tyle tego brzozowego było, nie potrzebowałam do zoo. Dobra, jak mniej więcej tutaj już ten poziom wytnę, to będę mogła sobie wyznaczyć jej szerokość. O, no to mniej więcej będzie chyba odtąd. Zaraz jeszcze zobaczymy. W sumie można to troszkę przesunąć sobie tu. No tak właśnie ostatnio jak latałam po Netherze, tak myślę, zresztą wam o tym już wspominałam, że żeby zrobić te kraty, to ja naprawdę tego żelaza potrzebuję. No a że wszystko inne, co potrzebowałam z żelaza już osiągnęłam, no to ta fabryka mi tak naprawdę tutaj nie zaszkodzi, nie? No zobaczymy. Okej. Jeszcze tu i już będziemy mogli... A, jeszcze z tamtej strony sobie muszę ziemię wyznaczyć. O, tu. Nie, tutaj będzie musiało być jakoś tak, bo tego aż tak podnosić nie chcę. Czekajcie, muszę sobie ścieżkę zrobić, też mi będzie prościej. Tu. Okej. Teraz tak. To sobie... Czy ja mam? Oczywiście, że mam łóżko przy sobie. Nie, bo patrzę, że będzie zaraz noc. A wiecie, że ja nocy w Minecrafcie nie lubię. Dobra, i tak. Powiedzmy, że... Wyznaczmy to drewnem. Stąd... Dotąd... No to taka szerokość... Dobra, czy taka szerokość wystarczy? Zaraz, muszę policzyć. Tak, od tego, że to jest skrajny blok. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 2, 4, 6, 8. Idealnie. Idealnie powinno być, żeby konstanci spadali. Bo bacie, tutaj będzie 2, 4, 6, 8, to jest spływ wody. 9, bo jeszcze blok wylewający. Tutaj 3, 2, 4, 6, 8, 9. No idealna szerokość, żeby wiecie, woda mi spływała i te gady mi tutaj na środek spadały, więc tutaj... No tak, woda spływała, a gady spadały. Dobra, więc tutaj jest ok.
Dobra, możemy pójść spać. Tak teraz sobie myślę, że jeszcze nie spać? Skoro mam już tutaj rolnictwo, turystykę, no to pora na przemysł, czyli na fabrykę. Dobrze, to sobie zabierzmy. Matko, jak ja bym teraz umarła, to bym o tam o. Że tak powiem brzydko, na zadupiu bym się pojawiła. Dobra, a to skąd wypadło? Dobrze, teraz tak. Długość tej fabryki sobie musimy jeszcze wyznaczyć. No wstępna, wiadomo, musi być na 9, 18, 21 kratek. Dobrze mówię, że to jest 21? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ach, jak ja kiedyś kochałam matematykę. W sumie dalej ją kocham, jeżeli trzeba dodać 2 do 2. Nie, naprawdę, ja kiedyś z fascynacją, i to źle aż brzmi, ja uwielbiałam zadania trygonometryczne, jakieś algebrę, geometrię, ojeju, no to było coś cudownego dla mnie. No tak jeszcze 15 lat temu, powiedzmy. Teraz to już fascynacja minęła, teraz to już kebab do fascynacji wystarczy i dobry serial, nie? A powiem wam, że ja się naprawdę nie spodziewałam i to już po raz któryś moja teoria się sprawdza, że przed grami, którymi ja się bronię, później jak jednak się przekonam, że spróbuję, to mnie wciąga. Tak było z Life is Strange, tak było z The Walking Dead i teraz tak samo jest, słuchajcie, z Wiedźminem. Wiedźmin mnie mega wciągnął. Naprawdę mi jest bardzo trudno godzić rozgrywkę Wiedźmina z rozgrywką w Minecrafta, bo i w jedno i w drugie chcę grać. No a jeszcze teraz, jak jestem w Velen, tam jest tyle tych pytajników do odkrycia, a w ogóle ja polazłam gdzieś tam na górę i jeszcze dobrze nie depłam, już mnie zabili, jeszcze się nie obróciłam, już mnie zabili i ciągle mnie tylko mordowali. No, co to jest? Żwir. Pamiętacie, że jak tako żwir stoi, to prawdopodobnie mogło być tam wykopaliska? Ale dobra, ja tutaj za dużo mieszkam, więc prawdopodobnie to kiedyś jakiś Enderman mógł przytarbanić. Dobra, no i wracając do tego Wiedźmina, no w końcu w Velen stwierdziłem, że idę na lewo i w dół i tam jest dość bezpiecznie i tam sobie całkiem nieźle radzę. No, też dużo mi dają rady od was, które mi pisaliście. Czekajcie, tutaj sobie to pozbieram. No, ale właśnie do Wiedźmina się przekonałam. No, zapewne do gier typu, nie wiem, LOL raczej trudno byłoby mi się przekonać. Czekajcie, w co to Wojtek gra... Warcraft bodajże? Też raczej to nie jest mój typ gier, ale tutaj naprawdę mega się wkręciłam. No, ja tak odpoczywam przy tej grze. Znaczy, odpoczywam. To trudno powiedzieć, że odpoczywam, jak zaczęłam się kłaść 2 godziny później spać. No, ale to jest tak, że idę sobie, piękne widoki. Tutaj ostatnio biegnę przez wieś, a dziewczynka sobie śpiewa piosenkę, było sobie żabka mała. To było takie urocze. No, więc Wiedźmin naprawdę... Jestem zachwycona. Dobrze, tylko tak, bo po tym, przez ten mój zachwyt to ja nie widzę. Dobrze, to też trzeba zbić. O, powiem wam, że zachwyt Wiedźminem jest u mnie porównywalny z zachwytem z chirurgami. Przecież ten serial jest tak już oklepany, on tyle lat już jest. Początek je widziałam x tysięcy razy. Wiem, kto kiedy umrze, kto zginie, co się komu stanie, kto z kim będzie, kto z kim spał. A mimo wszystko dalej przyjemnie mi się ten serial ogląda. Dodatkowo równolegle oglądam też House'a. Tak, i ja mam jakieś hopla na punkcie seriali medycznych. Nigdy nie chciałam zostać lekarzem. Naprawdę. Ja nawet fryzjerem nie chciałam zostać, bo ja nie lubię bliskiego kontaktu z ludźmi, tak to nazwijmy. Takiego, no, że trzeba czy dotknąć włosów, czy zbadać, to nene. No, ale seriale tego typu to ja uwielbiam. Matko, skąd tutaj jeszcze jagody rosną? Tyle lat mieszkam tutaj w tej okolicy i nawet nie wiedziałam, że tu są jagody. No, tak teraz to powiedziałam i tak pomyślałam, matko, a jak będzie nowy sezon i trzeba będzie się przeprowadzić, wow, jaka to będzie zmiana. No, tak jak mówiłam, być może wtedy będzie też sezon nowych, modnych obcasów, chociaż na horyzoncie pojawia się inna seria Minecraftowa, więc zobaczymy, co z tego jeszcze wszystkiego wyjdzie. Na razie to są bardzo, ale to bardzo luźne plany, więc nie ma co się emocjonować. O, tak wam powiem. Dobra, teraz tak, z tej mańki. Dobra, to drzewo też trzeba się je pozbyć. Okej. Okay. Miałam iść na te bagna i się zastanawiam, czy iść, czy nie iść. Bo w sumie to i tak trzeba byłoby pójść w nocy. A znacznika chyba nawet i nie mam. Dobra. Na razie czekajcie, muszę sobie tutaj w miarę trochę tego terenu wyrównać.
chociaż przynajmniej od pędy, żebym miała świadomość długości tej fabryki, wstępnej długości, tej, jakby to nazwać, długości, która musi być. W sensie, że tutaj będzie całokształt tego spadu żelaznego, tak to nazwijmy, bo na samą długość to właśnie się zastanawiam, czy to nie będzie taki pustostan z tej mojej fabryki, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co mi do głowy przyjdzie. Dobra, tutaj, tu teoretycznie jest, ale mogę sobie to pozalepiać, póki mam jeszcze dirt. Okej. Dobra. I teraz tak, stąd trzeba wyliczyć. Tu, w tą stronę też jest spływ? Tak, jest spływ, dobra, na środku. To będzie tak, raz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. Nie, dziewięć było, czy nie było, matko. Tu jest ten dziewiąty blok. To jest blok... Bariera, dziewiąty. Dwa, cztery, sześć, osiem. Trzy chyba były na spad. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć i blok. Dobra. Zaraz sobie wyliczymy, czy to tyle ma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Skąd się 23 wzięło? Dobra, cyk. Dobrze, ja też nie muszę teraz tak dokładnie tego robić, bowiem, dlatego, gdyż... Ja wyznaczam sobie teren na razie. Dobra, czekajcie, bo zgłodniałam, a jak człowiek głodny, to nie myśli. Przynajmniej tak jest w moim wypadku. Tak samo jak ten. Głodny nie jesteś sobą, zjedz Snickersa, nie? Właśnie, ostatnio zrobiłam takiego jakby, ja wiem, taki deser. Wylewacie czekoladę rozpuszczoną na blachę, na to banany, orzeszki ziemne, masło orzechowe. I jak to troszkę złapie już w lodówce, to bierzecie na to znowu czekoladę, wylewacie. No mega to wyszło. Można jeszcze troszkę posolić, jak ktoś lubi, ale ja nie lubię wersji słonej. Dobra. Tutaj mamy. I teraz tak, jak to jest tu... To jest powiedzmy na 21, to trzeba byłoby okroić do... 15? Chyba do 15. Czekajcie, 2, 4, 5. O, i to rzecz. I stąd tu konkretnie. Bo tutaj zaraz będzie dirt, ja potrzebuję to w ten sposób. I teraz tak, 2, 4, 5. A, tutaj nie wyznaczyłam. Dobra, zaraz sobie wyznaczymy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Tu. Zgadza się na to, dobra. I teraz od tego 2, 4 i 5. Tu jest piąty. Dobra. I tak, i tutaj jakby był ten wielki, taki, taka wielka wieża, to w tę stronę byłby taki ogon tej fabryki. I ten ogon... No, dotąd może sięgać. O, to jeszcze sobie zbijmy. I trzeba byłoby pójść po dirt, trochę to wyrównać. Stąd sobie kawałek dirtu mogę pożyczyć, ale to i tak będzie za mało. Akurat dirtu to mam od groma w domu. Chociaż ja i tak troszkę źle robię, bo bardzo często dirt czy jakieś koble wyrzucam, a potem mogę mieć tego niedobór, tak na dobrą sprawę. Dobra, tutaj trzeba będzie... O, nawet piesa mamy. Nie mam dla ciebie kości, sorry. No, w ogóle niech foka już wróci z wakacji. Powiem wam, że o wiele lepiej mi się... Z wakacji, ferie właściwie miała. O wiele lepiej mi się nagrywa, jak foka sobie tutaj około mnie leży, koło nogi. Czasami nawet mi chrapie na nagraniach. O, jak były ferie, jak wyjechała do babci, tak jeszcze nie wróciła, no. Jeszcze tutaj też powinnam to połatać. Dobra, przejdę sobie tędy. Tutaj moje liski się całkiem dobrze mają. To bym sobie zbiła tak de facto. To musiało gdzieś samo wyrosnąć niedawno. Sobie nie przypominam, żeby coś takiego tutaj było. O, i akurat będzie noc, będę mogła się tam kimnąć. A w sumie wiecie co? Nie idziemy dzisiaj na bagno. Nie zdążymy. Powiem wam, zaobserwowała mnie budowa fabryki. I tak z jednej strony pomyślałam, żeby ona była z czerwonej cegły. Jak my w ogóle ceglanie stoimy? Chyba słabo. Co, koteczku? Koteczek mi się rozmiarczał. To jest jako terakota, tu mam glinę, a czy ja mam taką cegłę, że cegłę?
Guzik mam. Nie mam cegły. Tu są wełny, tu są... Kości? Przecież kości mam z drugiej strony. Czy mi się kości nie mieściły? Zmarnowany potencjał magazynu. Dobra, to po kolei. O, stąd sobie weźmy tyle. Powinno wystarczyć. Pójdę jeszcze do sypialni się kimnę. A może po fabki, po slajmy zwykłe. Się wybierzemy w kolejnym odcinku. Trzeba byłoby też znaleźć jeszcze jakąś nową pustynię. Nadmieniam. Bo nie mamy jeszcze wszystkich skorów. To niewiele mi chyba, tylko 3 brakuje. No. Tak teraz myślę... Nie, to będzie chyba najkrótsze przejście do tej fabryki. Tędy. Teraz mnie taka rozkmina wzięła, ile ja czasu tutaj poświęciłam na ten safe, nie? No dobra, my mamy już prawie ile? 4000? 4600 dni prawie. Dokładnie 4575. No jak dobrze pójdzie, to do 5000 może dobijemy. Dobra, o, i tutaj całkiem nieźle to się już prezentuje. Tylko wiecie co? Tego drzewa też się trzeba pozbyć. Okej. Okay. Teraz dajcie mnie tu dirt. No i mnie... O, mogłam wziąć kość dla tego piesa całego. Byłby kolejny w rodzinie. Chociaż moje siedzą w tym. W zoo. To taki jeden przylepas by się przydał. Dobra. Chociaż też... a nie, dobra. Tutaj mogę to zedietować. Nie, bo tak pomyślałam, że skoro tutaj będzie fabryka, to trzeba będzie zrobić podłogi, więc ja ten dirt i tak będę musiała stąd wybić. Ale z drugiej strony, jeżeli to będzie taki fabryczny pustostan, taka bardziej atrapa, a spełniające funkcje tego generatora żelaza, no to podłoga w sumie też może być tylko tu z przodu. A z drugiej strony, jak ja to chcę budować, to też będzie mi wygodniej, żebym... Zaraz, a czy ja nie mam gliny tu po lewej? A, zaraz wrócę, zobaczę. Będzie wygodniej budować, jak będę miała coś pod nogami, o. W sumie, jeżeli nie będę miała gliny, to się zaraz, znaczy zaraz, to się wybiorę po nią akurat. W obecnych wersjach na brak gliny nikt tutaj nie narzeka. No, jako te czasy, gdzie się zaczynało w Minecrafta grać, a glina była, no, oj, na wagę złota. Tak samo jak węgiel kiedyś, no. Tak, na stare wspominki mnie znowu wzięło. No, a teraz wszystkiego pod dostatkiem praktycznie. No, o macie, nie mamy tego żelaza, no to fabryka żelaza się robi. Nie ma się emeraldów, no to fabrykę emeraldów robimy. No i teraz na wszystko jest patent, chociaż na glinę to chyba patentu nie ma, żeby wytworzyć. Chyba jest jakaś maszyna, którą można sobie zrobić na wytwarzanie betonu, tak mi się wydaje, ale też nie jestem w 100% pewna. Dobra, ty znikaj stąd. Okej, i tutaj... Czy ty tobie coś zostało w środku? A, tu jest jeszcze jeden konar. Wypadł. Wypadł, bo przeszkadzasz. Okej. Okay. Teraz nie będzie przeszkadzał. I tak, i tutaj... No muszę się wrócić, bo... Potrzebowałabym gliny, żeby sobie tutaj to powyznaczać, nie? Dobra, jeszcze sobie tutaj to pozalepam, żeby mi równiej teren wyglądał i żebym mogła ten ogon fabryki zrobić, bo on tędy będzie przechodził. No i w sumie tu się będzie kończył, ale ta woda tutaj niekomfortowo, że tak to określę, mi wygląda, nie? I o dziwo, dirta wystarczyło. Zawsze przeważnie jak biorę dirt, to potem mi go zabraknie i trzeba po niego znowu lecieć. Dobra, jest gites. I tak, o. Tu idzie odtąd. Teraz muszę sobie wziąć drewienko. O. Tu, du, 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 du. O. I dotąd może być. I zaraz zobaczmy, czy tutaj nie trzeba podrównać terenu. O. I teraz będzie ok. No dobra, tylko ja muszę znowu wrócić do domu, zobaczyć, poszukać, czy ja mam gdzieś tą glinę. Ty już tutaj nie jesteś właściwie potrzebna. Ty nie wiem, dlaczego tu stoisz.
Dobra. Tak na dobrą sprawę tutaj możemy sobie zrobić przejście z magazynu też, wiecie? Tylko tak, ja muszę sobie zapisać, to jest poziom 64. O, jak tak? I zaraz zobaczymy. Pójdę najpierw, zobaczę glinę. No, wiecie, może być i przejście odgórne i podziemne, nie? O, jak tutaj jestem. Dobrze, że teraz już endermany mi nie podnoszą. Nie będą mi tutaj psuły całego wyglądu i koncepcji. Dobra. Przydałoby mi się jeszcze takie dirtowe schody. Dlaczego nie dirtowych schodów? Błotne chyba są, ale one mi się chyba nie podobają. Dobra, teraz tak. To chyba będę musiała się kiedyś tego pozbyć. Tej windy wodnej. O, właśnie o tym miejscu tutaj mówię. Tylko teraz. 64. Jest. A ja na którym jestem? Na 59. Ale jak tutaj mamy przejście, patrzcie. By sobie. O. Wyłomotą przejście na 64. Dokładnie do tego poziomu. O, jesteśmy na 64. Dajcie tu jaką pochodnię. Tylko teraz tak. Ja to zrobię. Niewłaściwie bardzo, ale tak, wykopiemy się najpierw tędy na prosto, a potem sobie zrobimy skręt na prawo. Bo tak będzie mi wygodniej po prostu. Dobra, daj to w łapę. Tutaj też by wypadało. Bo ja się albo gdzieś na drodze mogę wykopać, albo w jakimś durnym miejscu. A mi chodzi, żeby się wykopać tak jakby przy samym wejściu do tej fabryki. I macie, niby z góry wydaje się, że to jest blisko, a pod ziemią ja mam wrażenie, że ja ten tunel już taki długi wykopałam. A, jeszcze zombiaka do towarzystwa mi tutaj potrzeba. Czy my potrzebujemy jeszcze jakiegoś zombie do tego? Chyba nie. Bo zombie to jest posuch. O, czekajcie, bo ja tu widzę deer. Serio? Mówiłam, że w durnym miejscu się wykopię. Dobra. Docelowo ja się chciałam wykopać tu. Tu chcę mieć wyjście. To jest poziom... minus 19 do minus 91. Dobra. Więc tak. Trzeba tam wskoczyć z powrotem. Gdzie ja się wykopałam? Tu. Okej. I się cofnij. Aha, bo ja. Jak jest to w tamte 91? Dobra, jeszcze inaczej. Od drugiej strony. Wypuścić mnie tędy. Stroną wodną. Uwielbiam, naprawdę wyznaczając sobie tak o terenu. Tutaj powiedziałam, tak? To jest 20. To proszę, 19. Dobra, przejdźmy do pojedynczego kopu. Jak te drzewa stoją, dobra. Myślę, że jak się skopię jeszcze tu kawałek... Tam nie popatrzyłam na koordynaty i teraz będę miała problem. Dobra, nie będę miała problemu, bo sobie poradzę. Dobra, teoretycznie powinno być gitas. Tutaj daj pochodnie. Głodna jestem, stąd i kopanie ciężko idzie. A sobie złapiemy chlebek i zjemy. O, mówiłam, że się dokopię i to w idealnym miejscu się praktycznie dokopałam. Dobra, super. Matko, już się nie mieszczę, Małgoniu. Skąd i po co mi tyle sadzonków? Okej. Dobra, to można już sobie... będzie i zadirtować.
W sumie niech ta woda mi tutaj nie płynie. Okej. Tutaj to sobie zabudujemy. Trzeba będzie tutaj budulec jakiś przynieść. Dobra, i tutaj można sobie oświetlić, że dziadostwo się nie spełniło. No, i macie. I tutaj sobie przedłużę ten korytarz. A to jest bardzo dobre miejsce, bo patrzcie. Wezmę sobie stąd. I zaraz cyk i jestem w magazynie. Żeby sobie budować to mam... O, bardzo blisko. Dobra, czekajcie, bo mi się wydaje, że ja mogłabym mieć... To jest piasek. Tu są andezydy, nie andezydy. Tu myślałam, że mam glinę, ale nie mam. Tu. Dobra, trochę jest. Czy to jest glina, glina? Aha, dobra, ja ją mogę rozbić. Super. No to podstawy mamy. Możemy też jeszcze do tego dać terakotę. Taką zwykłą chyba ja mam. O tą terakotę. To jest biała, a ja taką zwykłą potrzebuję. No. I myślę, że może ta fabryka będzie całkiem nieźle wyglądać. Dobra, kochani, to jest bardzo dobra pora, żeby po pierwsze iść spać, a po drugie, żeby zakończyć odcinek. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.